Tej świętej przedstawiać nie trzeba. Jest ona ikoną XX wieku. Święta pośród celebrytów. Najbardziej znana zakonnica naszych czasów. A mowa oczywiście o świętej Matce Teresie z Kalkuty, patronce dnia dzisiejszego. Przyszła na świat w roku 1910 w obecnej stolicy Macedonii, Skopie, jako najmłodsze dziecko albańskiej rodziny Nicole i Drana. Po śmierci ojca w roku 1919 rodzina mocno zubożała. Agnes, bo takie imię otrzymała na chrzcie, uczyła się miłości i troski od swojej matki. Pomimo ubóstwa, Drana dzieliła się posiłkiem ze starszą, samotną kobietą. Nigdy nie przeszła obojętnie wobec ludzkiej biedy. Tak wychowana Agnes ideały chrześcijańskie przeniosła do reguł swojego zgromadzenia zakonnego. O życiu poświęconym wyłącznej służbie Bogu Agnes marzyła od wczesnej młodości. Już w wieku 12 lat pragnęła zostać misjonarką. 6 lat później, w wieku 18 lat, wstępuje do Instytutu Błogosławionej Dziewicy Maryi. Najpierw w Irlandii uczy się języka angielskiego, a do Indii przybywa z początkiem roku 1929. Kiedy składa pierwsze śluby, przyjmuje imię Teresy od Dzieciątka Jezus, wybierając świętą Teresę z Lisieux, patronkę misjonarzy, za własną patronkę. W Indiach posługiwała jako nauczycielka, wychowawczyni dziewcząt i wreszcie jako kierowniczka szkoły prowadzonej przez siostry Loretanki w Kalkucie. Regularnie odwiedzała ubogich mieszkańców miasta, dzieląc się z nimi własnym ubóstwem. To właśnie wtedy narodziła się idea służby Chrystusowi w najuboższych tego świata. W roku 1950 Matka Teresa z Kalkuty otrzymuje pozwolenie na założenie nowego zgromadzenia zakonnego – misjonarek miłości. Matka Teresa była i jest nadal wielką ambasadorką miłości. Potrafiła dostrzegać Chrystusa w drugim człowieku. I właśnie tego chce nas nauczyć patronka dnia dzisiejszego, laureatka Pokojowej Nagrody Nobla. Odeszła do domu ojca 5 września 1997 roku, zostawiając po sobie wielkie dzieło charytatywne, obecne niemal we wszystkich krajach świata. Beatyfikowana przez Jana Pawła II 19 października 2003 roku, ogłoszona świętą na zakończenie jubileuszu miłosierdzia przez papieża Franciszka 4 września 2016 roku, jest patronką Światowych Dni Młodzieży. Módlmy się. Boże, Ty pouczyłeś swój Kościół, że ten, kto miłuje Ciebie i bliźniego, wypełnia wszystkie przykazania. Spraw, abyśmy za przykładem świętej Teresy z Kalkuty pełnili dzieła chrześcijańskiego miłosierdzia i zasłużyli na przyjęcie do grona błogosławionych w Twoim Królestwie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Kyrie eleison.